kim Chrystus jest dla mnie konkretnie, dla mnie osobiście, bo o to chodzi przede wszystkim w tej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go, jak żebrał, mówili: czyż to nie jest ten, który siedział i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Mówili więc do niego: jakże oczy ci się otwarły? On odpowiedział: człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc i obmyłem się i przyjrzałem. Rzekli do niego: gdzie on jest? Odrzekł: nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka niewidomego jeszcze niedawno do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali ich, mówiąc: czy wasz syn jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa Mesjaszem, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: ma swoje lata, jego samego pytajcie. Znów więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: czyż on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: cóż ci uczynił, w jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: już wam powiedziałem, ale wy nie słuchaliście. Po co znów chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: to ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Cóż do niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: w tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. W
Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli mu w odpowiedzi: cały urodziłeś się w grzechu, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. A Jezus rzekł: przyszedłem na ten świat, aby przyprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus odpowiedział do nich: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: widzimy, grzech wasz trwa nadal. Trzeba mieć wiele odwagi, by po pierwsze przyznać się do swojej ułomności, ale pewnie jeszcze więcej odwagi, by zadać konkretne pytania i szukać odpowiedzi. W dzisiejszej Ewangelii zaskakujące jest dla mnie to, jak Jezus, nie pytając się tego niewidomego, wchodzi z butami w jego życie. I jako pierwszy dostrzega tą ułomność jego i potrzebę właśnie uzdrowienia go. I co najważniejsze, widać przez to wszystko, że ten niewidomy przyzwyczaił się do swojej ślepoty. I tak też może być w naszym życiu. Często przyzwyczajamy się do swoich ułomności, do swoich grzechów. Już je zaakceptowaliśmy. I Chrystus mimo wszystko pragnie naszego uzdrowienia. I widzę to, że Chrystus nie narusza w ogóle jego wolności, bo przecież daje mu możliwość trwania dalej w tej ślepocie albo możliwość uzdrowienia. Nakładając mu błoto na oczy, mówi: idź, obmyj się w sadawce. A więc daje mu tą wolność, daje mu możliwość wyboru. I tak jako kapłan, będący po jednej i drugiej stronie kraty konfesjonału, doświadczam tego, że również w sakramencie pokuty i pojednania Chrystus daje nam tą wolność. Daje nam możliwość dostrzeżenia naszych słabości, ułomności, ale co najważniejsze, też przemiany życia. To, co widać w życiu tego niewidomego, po spotkaniu z Chrystusem, po obmyciu, kiedy odzyskuje wzrok, ma odwagę stawić kolejny krok do przodu. Ale co ciekawe, napotyka nas w swojej drodze przeszkodę. Przeszkodę związaną z przeszłością. Z tym, że wszyscy patrzą przez pryzmat tego, kim był wcześniej. I pewnie dlatego Chrystus też mówi w innej części Ewangelii, że najtrudniej być prorokiem wśród swoich. Ja tego doświadczam też, będąc gdzieś na swoich wyjazdach rodzinnych, kiedy czasem członkowie rodziny patrzą na mnie przez pryzmat tego, kim byłem wcześniej jako dziecko, jako też w gimnazjum, jakie trudności sprawiałem rodzinie. A trzeba nam porzucić czasem tą przeszłość i żyć właśnie tym, co teraz. Mieć odwagę postawić pytanie też, kim Chrystus jest dla mnie konkretnie, dla mnie osobiście, bo o to chodzi przede wszystkim w tej Ewangelii. Chrystus czyni to wszystko do tego, by ten niewidomy poszukał odpowiedzi, kim dla mnie jest Chrystus. I koniec końców dochodzi z Nim do tej odpowiedzi. Objawia mu prawdę, że On jest tą światłością, która przyszła nam przynieść radość, przynieść nam przejrzenie. Również w tym obliczu tych różnych zamieszań, które się pojawiają w tych najbliższych tygodniach, Chrystus ma być tym, który przynosi nam właśnie tą ufność, nadzieję, który pomaga nam spojrzeć też na drugiego człowieka
nie przez pryzmat tego, kim był, ale przez pryzmat tego, kim może się stać.